W 2021 roku wpadłem na to, aby tworzyć swój kanał YouTube. Mój gość wpadł na to 15 lat temu i ma na tą chwilę ponad 1000 filmów i jednocześnie prowadzi jeden z najstarszych kanałów gastronomicznych. Mieliśmy przyjemność poznać się w Hell's Kitchen, ale wcześniej też brał udział jeszcze w Top Chefie, gdzie na początku był uczestnikiem, a w kolejnej edycji był już sous-szefem. Jednocześnie jest zawodowym kucharzem, bo ponad 10 lat spędził w Wielkiej Brytanii. Drodzy Państwo, ogromna przyjemność, Piotr Ogiński. Dzień dobry, a raczej siemanko, witam w mojej kuchni. Tak powinienem powiedzieć i tak powinienem Cię przywitać, bo przyjechałeś do mnie z dalekiej Warszawy, specjalnie prosto do Tarnowskich Gór i wiesz, jak mi miło Ciebie widzieć po tylu latach? Tym bardziej mi, patrz, jak ta rozmowa pięknie pachnie. Tak jak te szyneczki, które tutaj leżą, chociaż tak, nie wszystkie. Tak, nie wszystkie. Zaraz zrobimy sobie test, ale zanim zaczniemy, chciałbym zadać Ci bardzo ważne pytanie. Mianowicie, powiedz mi, czy gdyby nie ten legendarny test parówek, myślisz, że tak bardzo szybko byś wyskoczył w górę, jeżeli chodzi o Twój kanał? To nie tylko parówki, ale też tam, wiesz, to było wszystko powiązane. Parówki, tatar. Trochę tego było. Trochę tego było, trochę się nazbierało. Czy bym tak wyskoczył? Nie wiem. Wiesz co, tworząc mój kanał, nie spodziewałem się, że będę testował rzeczy. To wszystko przyszło z czasem. To pojawiło się dość... No, to się rozwijało. Teraz też, jak tworzę jakieś nowe treści, to próbuję. Czy to wyjdzie. Ja też mam jakiś plan. Chcę gdzieś iść w którymś kierunku, ale tak naprawdę nigdy nie wiem, dokąd to zmierza. No i te parówki tylko przyspieszyły według mnie ten start, ale z drugiej strony według mnie też zahamowały mój rozwój, bo ja później już trochę, no każdy zna tą aferę, już nie będę mówił o tej aferze tutaj, ale przez tą aferę ja też trochę spokorniałem, ja też trochę zrzuciłem z tonu, dlatego postanowiłem, wiesz, już być takim lekko grzeczniejszym kucharzem. Czyli to był ten element, który oszlifował ten diament, można powiedzieć. Można tak. Wiesz co, ja Ci powiem w ogóle, wszyscy myślą, o, bo zrobił karierę na parówce. Ja tego nie planowałem, ja tego ja nie wiedziałem, jaka będzie moja reakcja. To wszystko poszło w świat. I to samo się nakręciło. Ten film przeżył jakiś swój okres, a później firma do mnie się odezwała i zażądała pieniędzy, zażądała odszkodowania i tak to się stało. W tym momencie, kiedy ja usunąłem te filmy, ludzie zaczęli dopytywać się, gdzie jest ten film, bo chciałem sobie zobaczyć. Więc ja pokazałem pozew. I tak internet się rozhulał. Ja pamiętam, wtedy byłem w Top Chefie i nie miałem kontaktu ze światem. Znaczy, kontakt ze światem miałem, bo w Top Chefie było tak, że mogliśmy, wiesz, wychodzić sobie do hotelu. Zwyczajnie spaliśmy w hotelu. To nie Hell's Kitchen, nie? A to nie Hell's Kitchen. Hell's Kitchen, tam byliście zamknięci ostro. I nie było, nawet telefonu nie było. Tam raz chyba ktoś dostał telefon z zewnątrz, bo żona zapomniała pinu do karty i pamiętam, i to też nie była taka rozmowa... Lodówka była pusta. No nie, to nie była taka rozmowa, wiesz, bezpośrednia, tylko przez kogoś, prawda? Aha. No, ale w Top Chefie mieliśmy ten kontakt, ale raz dziennie, bo wtedy nie było telefonu z Facebookiem. Ja pamiętam, Paweł... Bo to była pierwsza edycja. Tak, to była pierwsza edycja. I to było, wiesz, lat temu. I siadłem do tego laptopa, żeby sprawdzić, co tam się dzieje. Wchodzę, wiesz, godzina 23 albo pierwsza w nocy i nie wierzę, taki zmęczony po tych nagraniach, patrzę, a tam doszło ci 10 tysięcy obserwujących. Paweł, ja 24 godziny wcześniej miałem, wiesz, ile obserwujących? 9 tysięcy, a nagle mam 19. Wow. Ja mówię, co to się stało? I pamiętam, że siedziałem całą noc przy komputerze, sprawdzałem wiadomości, odpisywałem, a skrzynka odbiorcza to normalnie tak. Drrr. Ja nie wiedziałem, co z tym zrobić. Ja nie potrafiłem przeczytać wszystkich wiadomości prywatnych. No i tak to było. A tak naprawdę powiem Ci, że wiesz, że takie pewne niektóre małe decyzje w życiu, na pewno ze swojego doświadczenia, wiesz, potrafią ukształtować i ukierunkować bieg Twojego życia. Wsadzą Cię na pewne tory i jedziesz tymi torami do momentu, aż nie zmienisz, aż nie wydarzy się coś, żeby miało to wpływ na zmianę tego kierunku. A od kiedy wiedziałeś, kiedy ukierunkowałeś się, że wiedziałeś, że ten YouTube to będzie Twoja praca na pełen etat? No bo tak jak rozmawialiśmy w kuluarach, no to
To, co ty robisz, to jest praca nie na pełen etat, tylko na półtorej etatu, można powiedzieć. I to nie tylko ty, to jest i twój brat, i są jeszcze osoby zaangażowane w to wszystko. Jakby, no, angażujecie się w to niesamowicie na 150%. Jakby, kiedy przyszedł ten moment, kiedy podjąłeś tę decyzję? Wiesz co, podjęcie decyzji było bardzo trudne. Mhm. To też był bardzo długi okres, kiedy ja myślałem o tym, jak to zrobić. Mhm. Wiesz, na samym początku, w ogóle skąd się wziął ten pomysł na kanał, to powiem ci, to były dwa takie odrębne tematy. Pierwsza z nich to było, jak przyjeżdżałem do Polski, ja wtedy pracowałem w Wielkiej Brytanii, ja miałem dostęp do wielu składników, ja miałem dostęp do takich przepisów, których tutaj jeszcze nie było, wiesz. I jak ja przyjeżdżałem, gotowałem coś dla mojej rodziny albo dla moich znajomych, to każdy się pytał, Piotrek, jak to zrobiłeś, podaj mi przepis. I oni siedzieli z kartką i pisali. Wiesz, pierwsza impreza fajnie, druga, trzecia, ale później ja przyjechałem odpocząć na wakacje, a tutaj muszę podawać przepisy. Pracować. Więc pomyślałem, że być może, wiesz, założyć jakiegoś bloga. Aha. No ale wszyscy wtedy mówili, a blogi, już jest tyle blogów kulinarnych, że to już jest przestrzeń zamknięta, już jest tyle tego narobionego, każdy prowadzi blog kulinarny, nie rób tego. A później, wiesz, pojawił się gdzieś tam YouTube i na angielskich stronach zwyczajnie były podawane przepisy. Ja mówię, to może coś takiego. Mhm. I wtedy właśnie wpadłem na to, żeby nagrać sobie krótki filmik, bo pokazuję tam, to jest lepsze niż czytane, tak. Prawda? Bo, bo możesz sobie to jakoś bardziej, łatwiej wyobrazić, jak to ma wyglądać. Mhm. I takie poradniki kulinarne przedstawiane za pomocą kamery, to był naprawdę idealny sposób. Więc, wiesz, ja się do tego długo przygotowywałem. Wiesz, jak masz czasami coś w głowie, prawda, jakiś pomysł, siedzi i on tam siedzi w takiej szufladce. Chciałbym to kiedyś zrobić, prawda? Ty też pewnie masz jakieś takie rzeczy. Chcę to kiedyś zrobić i nigdy na to nie ma czasu, bo ja przypominam, że pracowałem jako szef kuchni, pracowałem po 16 godzin dziennie. Mm. Ja miałem, a jak nie pracowałem, to dostawałem telefony, że ten chory, ten nie przyszedł, ten coś tam, tu tego zabrakło, bla, bla, bla. Więc nie miałem nigdy czasu, żeby to zrobić. I w końcu podjąłem taką decyzję, żeby to zacząć działać. Na początek, wiesz, na jakichś forach dyskusyjnych wrzucałem te filmiki, ludzie się z tego śmiali, ale ja jestem taki, wiesz, wesoły chłopak, więc ja się śmieję, jak ktoś się nawet śmieje ze mnie, więc nie mam z tym żadnego problemu i nigdy nie miałem. No i tak to szło. I szło takim, wiesz, szło to w nieznane. Robiłem to dla siebie, robiłem to dla znajomych, dla mojej pasji z gotowania. Mimo tego, że tyle gotowałem, to jeszcze gotowałem w domu. I jakoś mnie to napędzało. Nie miałem dużo komentarzy na samym początku. Nie miałem dużo ludzi. Wiesz, to budowało się bardzo i to bardzo długo. Systematycznie, kropelka po kropelce. Pykało, pykało, pykało. Aż pewne, i nawet nie było monetyzacji wtedy. Pewnego dnia YouTube odpalił monetyzację. Nie wiem, aha, to było przed jeszcze. Tak, przed monetyzacją. Okay. No nie wiem, czy ja 2 lata po prostu robiłem to, wiesz, bez żadnego profitu. Nawet nie wiedziałem, że kiedyś będzie pasja. Można było na tym zarabiać. Po prostu pasja. Potem wymyśliłem tak, wiesz, myślałem sobie, że jak przyjadę do Polski, otworzę swoją restaurację. Jak już będę miał jakichś widzów, to oni na pewno tam przyjdą. Więc może zróbmy to tak marketingowo, w sensie dajemy darmowe przepisy, a później będziemy zapraszać do mojej knajpy. Świetny pomysł. Więc tym tokiem szedłem i to mnie napędzało, że wiesz, że kiedyś tam długie dążenie do celu, a potem przyszła monetyzacja i się zaczęło. Monetyzacja nie była duża na samym początku, bo ja zarabiałem około tam 3, 4, 5 funtów na dzień i to były, wiesz, takie małe pieniążki, ale pomyślałem sobie, no przecież to są pieniądze, które codziennie przychodzą, codziennie, codziennie. Zróbmy tego więcej, to będzie więcej. No i w ten sposób zacząłem działać. Potem pojawił się YouTube Next Up. To jest taki program, który wygrałem, bo polegał on na tym, że wiesz, YouTube został wykupiony przez Google, dlatego Google zaczęło monetyzować te filmy. I oni wpadli na, wiesz, to jest duża korporacja. Tak, tak. Oni mają pieniądze, mają mózgi, tam siedzą ludzie, którzy mają płacone za to, żeby myśleć. I ci panowie w garniturach w Londynie
i w Los Angeles myśleli, aż wymyślili. Wiesz, co wymyślili? No. Świetny pomysł. Taki prozaiczny, ale znasz pewnie powiedzenie, nie? Że żebrakowi zamiast dać drobne, to daj mu wędkę, niech złapie sobie rybę. Zgadza się. A nie dajesz mu ryby. Więc oni pomyśleli w ten sam sposób. Weźmy najlepszych youtuberów z każdego kraju w Europie, gdzie otworzyliśmy się. Tak. Dajmy im wędki, a oni będą dla nas łowić. Więc oni nam dali sprzęt, oni nam dali nam kamery, oni dali nam mikroporty, oni dali nam mnóstwo sprzętu. Dali nam sprzętu za jakieś 50 tysięcy złotych. Wyobrażasz sobie? Każdemu youtuberowi. Każdemu tak? youtuberowi. Za 50 kafli dali mu sprzętu. To były naprawdę ogromne pieniądze. Ale nie oszukujmy się, to nie byli ludzie z telewizji, tak jak mamy tutaj pana operatora, który chodzi, on ma doświadczenie, on wie co robić. Ci youtuberzy, mimo tego, że coś tam gdzieś kręcili, to nie mieli żadnej wiedzy ani doświadczenia na temat kręcenia tych filmów, więc dali nam też szkolenie. I mało tego, dali nam też pieniądze. Dali nam pieniądze, tak, o, macie, nie wiem, ile tam było, 2000 dolarów każdemu na rękę. Kręćcie teraz filmy. I to szkolenie i ten sprzęt dał takiego kopa, że ja poszedłem i w tym momencie, w ten dzień, w którym byłem na tym szkoleniu i wiesz, i oni zrobili nam pranie mózgu, bo naprawdę zrobili nam pranie mózgu. Powiedzieli, zostawcie pracę, róbcie dla nas, dostaliście tutaj sprzęt, dostaliście pieniądze, no to, wiesz... A gdzie to szkolenie było? W Londynie. No i jeszcze tydzień w Londynie, nie? No to wyobraź sobie, przyjeżdżają najlepsi youtuberzy, tydzień szkolenia z najlepszymi dźwiękowcami, wiesz, z BBC, z operatorami kamer, każdy miał każdego, wszyscy mogli po prostu ich wykorzystywać, mogłeś spędzać czas z operatorem i on ci pokazywał co i jak, on dla ciebie nagrywał odcinki. No, kosmos. Taki, kosmos. Po prostu nagle oni pomyśleli, wiesz, to by też był dobry pomysł na kanał, bierzesz człowieka znikąd i od dzisiaj on ma być operatorem na przykład, nie? Bo pamiętaj o tym, że na YouTubie, jak kręcisz filmiki, to musisz być operatorem, dźwiękowcem, musisz sobie wszystko, wiesz, zorganizować, scenarzystą, wszysto musisz zrobić. I montażystą, zrobić, montażystą jeszcze, dokładnie. I jeszcze marketingowcą na końcu. Dokładnie. Więc ty robisz 6-7 pracy naraz i nawet nie wiesz o co chodzi. Tak. I oni nam to dali i ja w ten dzień zadzwoniłem do pracy i powiedziałem, dziękuję bardzo, ja odchodzę. Wtedy pracowali w Londynie? Nie, w Liverpoolu ja pracowałem. W Liverpoolu? Tak. I powiedziałem, że odchodzę. I to był ten moment, kiedy wróciłeś do Polski? Nie. Jeszcze nie? Nie, bo słuchaj, okej, fajnie. Fajnie, że dali nam pieniądze i inne rzeczy, ale pomyślałem sobie, wiesz, jeszcze tyle nie zarabiałem, żebym mógł sobie na to pozwolić, żeby mieć taką wypłatę, ale pomyślałem inaczej. Zróbmy jeden krok do tyłu, żeby mógł skoczyć dalej. Więc zrezygnowałem z stanowiska szefa kuchni, zadzwoniłem do kumpla, który był w mojej restauracji pierwszej, prawda, bo oni, jak się osadzili Polacy w jakichś restauracjach, to dość często siedzieli w nich przez lata, bo mieli, wiesz, bezpieczeństwo i wszystko. Tak. A ja, wiesz, byłem młody, no to sobie skakałem po restauracjach. Wybrałem sobie taką, tego chcę się nauczyć. Chcę, wiesz, chodzić i się rozwijać. A oni traktowali to jako pracę, nie pasję. Okay. Więc zadzwoniłem do kolegi, on był kiedyś moim, wiesz, ja byłem jego kiedyś przełożonym i mówię tak, słuchaj, Maciuś, ja potrzebuję pracy, ale nie takiej pracy, ja tu nie będę skakał w tej restauracji, bo wiesz, jak wygląda praca w restauracji, jeżeli ktoś jest młody, ambitny. I jeszcze szefy kuchni, nie? Tak jak powiedziałeś, jest na 3 godziny dziennie, więc gdzie czas na nagrywanie czegokolwiek. Ale on, wchodząc do innej kuchni, szef kuchni czuje się zagrożony, że tego chce zepchnąć ze stołka. Tak. I ja, wiesz, zadzwoniłem do niego i powiedziałem normalnie, słuchaj, ja tutaj chcę robić YouTube, ja chcę pracować 2-3 razy w tygodniu, ja ci pomogę, wszystko wiem, bo znam firmę od tego, od podszewki i ta restauracja będzie miała dwóch bardzo dobrych szefów kuchni. A to była taka sieciówka, mała, bo tam było z 12 restauracji, więc oni mnie znali, ja jeszcze, wiesz, byłem w opening teamie, więc chodziłem i otwierałem im nowe restauracje. Okay. Więc on w tym momencie, zostawiając mnie, to on miał Eldorado. On wiedział, że tam nie będzie, wiesz,
ja ściągam jego obowiązki z jego barków na 3 dni w tygodniu. To jest bardzo dużo. 4 dni. Czyli wygra w lotto, przepraszam, a ty jednocześnie mogłeś realizować swoje nowe marzenie. Dokładnie. I ja powiedziałem tak, jeżeli od tego dnia przez rok zarobię tyle, że będę mógł w stanie spokojnie się utrzymać w Polsce, to wracam do Polski. No i tak zrobiłem. Po roku powiedziałem: Maciek, dziękuję, do widzenia. I to był ten moment, kiedy zająłeś się już, można powiedzieć, tylko tym YouTube'em, tak? Tak. Do momentu, kiedy wpadłeś na pomysł, żeby otworzyć Kocham Gotować Bistro. Tak, restaurację. I otworzyłem. Udało mi się, wiesz, to było jedno z moich marzeń na liście, które spełniłem. Byłem u ciebie nawet ze wspólnikiem, pamiętam, tak. I było naprawdę pysznie. No to cieszę się. Było w ogóle ja muszę wam powiedzieć, że Paweł, to nie było tak, że Paweł się zapowiedział, tylko nagle wchodzi mi Paweł na kuchnię. A ja mówię: o nie! Jeszcze nie mieliśmy tej, akcyzy? Nie, jak to się nazywa? Tak, koncesji nie było alkoholu. Tak. I Paweł: no to ja pójdę do sklepu, sobie kupię coś. Ja mówię: dobra, to nie ma problemu, nie? Szklanki przecież mamy. No tak, było, pamiętam. Nie, no, ugościłeś nas wtedy fenomenalnie, to trzeba przyznać. Fajne miejsce, no. I co się stało? 2018, zamknięcie. Zamknięcie. Wiesz co, to był ciężki temat, bo... Znaczy, tu nie chodzi o kwestie finansowe. Wszystko się spinało, bo ja ci powiem tak, że... Też, jak już możesz znać mój tok myślenia, to poszedłem w tokiem myślenia takim, że słuchajcie, każdy, kto tam pracował, kto miał udział, powiedziałem tak: wrzucam pewną pulę pieniędzy, otwieram bistro. Co robimy? Każdy z nas dostaje stawkę godzinową, taką jak na przykład, tam było chyba 10 zł na godzinę wtedy, nie? To była taka norma, nie? Najmniej się zarabiało dychę w tej knajpie. Każdy dostaje 10 zł na godzinę, to są nasze wypłaty. Potem dzielimy wszystko, nie? Co zostanie. I wiesz, było na wypłaty, każdy, wiesz, dostał swój udział, było spoko. Ale niestety, wiesz, jak wygląda prowadzenie takiego biznesu. Albo w lewo, albo w prawo. Ja miałem YouTube'a, mam dalej, do dzisiaj. I zaczęły się zaległości naciągać. Partnerzy zaczęli się denerwować i nie wyrabiałem z tym wszystkim. Nie mogłem się z tym wszystkim też podzielić, nie? Z jednym, z drugim. Ponadto miałem problemy lokalowe, no bo w lokalu raz wywaliło prąd, raz wywaliło wodę. I tego typu rzeczy zdarzały się dość często. Wiesz, jak ci wywali prąd i właściciel mówi: no jestem na weselu, ja tam przyślę kogoś w poniedziałek, a ty masz zamrażarki, znaczy lodówki pełne, bo my tam nie mieliśmy zamrażarki, ani jednej, to pamiętam. Wiesz, no dobra, okej, okay, biznesu nie prowadzisz, ale lodówki masz pełne. No i co z tym zrobisz? Masz zatowarowany na 3000 zł na przykład, ludzi musisz odwołać, tylko się denerwujesz. Ja mówię: nie, gra nie jest warta świeczki, ja nie mogę tutaj być cały czas. Ponadto jak mnie nie było, na przykład były też takie dni, no to ludzie byli zawiedzeni, że o, mnie nie było. Więc... Ja też bym był, no szczerze, tak, no dokładnie, też bym był. Bo wiesz, fajne to jest. No tak, ale byłem przywiązany do jednego miejsca, nie było możliwości, żeby było 2-3, żeby to multiplikować w jakiś sposób, a myślałeś w ogóle, dopuszczasz do siebie taką myśl, żeby wrócić do tego konceptu, czy to jest raczej już temat zamknięty? Dla mnie w tym momencie jest to temat zamknięty tylko i wyłącznie dlatego, że wiem, ile to pracy mnie kosztowało, zdrowia. No to nie jest tylko praca przez 12, tylko przez 20 godzin dziennie. Latasz, biegasz, robisz zakupy, wymyślasz menu, zawsze tego czasu jest za mało. A jak przyjmujesz ludzi, to oni nie wiedzą, co robić, ale to jest, wiem, że się da ich wyszkolić, bo też szkoliłem ludzi, tylko że jak masz to wszystko na głowie, jeszcze później w dzień wolny jedziesz do księgowej, żeby to wszystko poskładać, tak. To już mówię nie. Jakby odrzucić ten temat YouTube'a, bo na pewno jest wiele osób, którzy marzy, kucharzy, którzy marzą o tworzeniu swojej restauracji, to co z twojej perspektywy jest takie najtrudniejsze w prowadzeniu restauracji? Wiesz co, w tym momencie widzisz, w jakiej sytuacji jesteśmy my. No właśnie, odnieśmy się do tej sytuacji, co jest teraz. Dokładnie. Do tej sytuacji, co jest teraz, wiesz, ja nie chcę być złym wróżbitą, ale... Ale możesz być Maciejem. No tak, ale wszystkie znaki na niebie wskazują, że w styczniu to nie będzie co zbierać. Według mnie w styczniu, gdzie jeszcze nie będą, wiesz, no nie będzie podwyżek prądu. Mi się wydaje, że 1/3
restauracji, lokalów gastronomicznych zamknie drzwi do końca stycznia. A w przyszłym roku na święta to w ogóle wszystko się pozamyka. Wszystko drożeje, wszystko idzie w górę. Pracownicy chcą więcej zarabiać, bo wszystko idzie w górę. Oni mają wyższe czynsze, wyższe rachunki, więcej płacą za prąd, za wodę, za gaz. A restauratorzy płacą więcej za wodę, za prąd, za gaz. Tak. I no Paweł, na koniec dnia przychodzimy do restauracji, tak. Zamawiamy sobie po pizzy. Tak. I ile taka pizza będzie kosztować? 100 zł? Ile kosztuje taka pizza teraz? Taka dobra, wiesz, włoska, zajebista. No około 40 zł, dajmy na to. No, 40 zł. No to tak, no. Zależy gdzie. Tak. U nas 35, taka wypasiona, a w Warszawie to pewnie 40 parę, nie? Tak. Taka wypasiona. Tak. Ona będzie kosztować 100. Drewno poszło o 350% w górę. I ciężko je dostać. Nie ma suchego drewna. I w takiej pizzerii, gdzie palą tylko drewnem, To i tak jest dobrze, bo palą drewnem, a nie gazem. No tak, nie wszędzie też można, prawda, palić drewnem. Dokładnie. I przy takim kryzysie ludzie w kryzysie najczęściej rezygnują z restauracji. I ja nie wiem, jak ten biznes będzie wyglądał, ale są okropne czasy idą. Ludzie będą się mają leasingi pobrane. To nie jest tak, że kupisz sobie maszynę. Wszystko, co do gastronomii, jest 10 razy droższe niż tak. Do domu. Tak. Czyli kupujesz lodówkę do domu za 2000, a tam kupujesz za 8. Tak. No. Mają leasingi pobrane i są, wiesz, kuchenne rewolucje, to zrobią furorę. Tak mi się wydaje. Więc to jest najgorszy biznes. Teraz w ogóle ja o tym nie chcę myśleć. Ja nie myślę o rzeczach i interesach, co by było gdyby, bo to jest wbrew stoickiemu myśleniu. Ty musisz, wiesz, widzieć rzeczywistość, jaka jest tu i teraz i tylko tym się zajmować. Więc ja zajmuję się tu i teraz tylko tym, co mam. Okej. Okay. Wszedłeś z biznesu, wszedłeś na full etat, a nawet na półtora etatu w YouTube'a. Jakie są twoje marzenia związane z twoim kanałem? Marzenia związane z moim kanałem? Tak. Powiem ci, że nieskromnie mówiąc, zacznijmy od tego, prawda? To też jest jakieś twoje marzenie. Tak, wiesz co, nie, to jest odskocznia od YouTube'a. Mhm. Bo ja mam straszne ADHD, lubię coś robić cały czas i wiesz, jestem też z rodziny artystycznej. Mój tata rysował całe życie, był, wiesz, rysownikiem, prowadził firmę, taką reklamę, zajmował się grafiką, później to zostawił i prowadził, wiesz, jeździł po Polsce i malował przepiękne rysunki, przepiękne rzeczy. Niestety zmarł w tym roku, ale mogę ci pokazać, bo mam kilka jego prac, dzieł, mam na ogromną, z ogromną przyjemnością i wraz z poczuciem od razu, bo nie wiedziałem. No, co zrobisz? I wiesz, i ja zacząłem swoją przygodę z rzeźbami, to są moje rzeźby. Tu mamy pisów parmezan. Tej rzeźby jeszcze nie nazwałem. Trzeba to zobaczyć. To jest, nie, no, naprawdę, to jest naprawdę... Nabiera, jak się zwiedzie na początku, tak do końca wiesz, ale jak powiesz, że to jest piece of parmezan, to od razu no, ale co chodzi. Tak właśnie wygląda kawałek parmezanu, który otwierasz, tak, prawda? Tak, tak. No, może tak wyglądać. Może. I dlatego go tak nazwałem. A słuchajcie, i teraz do was, moi drodzy widzowie, to jest moja pierwsza deska, którą wykonałem w tym roku. Wynika ona też niedostępności węgla, słuchaj, bo skąd ona się w ogóle tutaj wzięła? Mhm. Nie ma węgla. Ja już takich kawałków, bo to jest drewno do palenia w kominku, które zostało oszlifowane. Mhm. I takie drewno dostawałem do kominka co roku. W tym roku już takiego drewna nie dostałem, bo po prostu jest wykupione. Nie można tego kupić, a cena takiego suchego drewna to jest około 650-700 zł za kubik. Więc ja zamówiłem sobie z Żyny Tartaczne, to jest bukowa deska. I przepiękne. Znalazłem taki kawałek, tutaj jeszcze nie widać, bo tych szynek... Zaraz zjemy to, uwolnimy tymi szynkami tutaj zapchałeś, ale wiesz, mówię, a zrobię sobie taką deskę, zrobiłem i nawet mówię, brakuje mi tu takiej wisieneczki i wczoraj dostałem wypalarkę i tą wypalarką naznaczyłem tą deskę. Paweł mówi, żeby jeszcze oznaczać numerami. Bo ta jest numer jeden i ta już jest moja.
No niestety, Paweł przyszedł i już ją zaklepał, bierze ją ze sobą do domu, nic nie mogę zrobić. To jest taka deskorzeźba, że tak powiem. I rozmawialiśmy dzisiaj dużo na ten temat i widzisz, jak to się zrodziło. Ty mówisz, a sprzedawaj ludziom, oni by coś takiego wzięli, pewnie. Bo ty wziąłbyś coś takiego na prezent dla kogoś. No pewnie, kurde, mogę coś takiego zrobić, wiesz. Już mam kilka zamówień, bo w ogóle ludzie do mnie piszą, pokazałem to na Instagramie i na w moich social mediach, na YouTubie i na Facebooku i ludzie są zachwyceni. Ej, ja też chcę taką deskę, ja też chcę taką deskę. Wcale się nie dziwię. Ja mówię, dobra, no to może coś zaczniemy robić. Tylko wiesz, ja tego nie zamierzam tego robić na masową skalę i na pewno zrobię kilka takich desek. Zobaczymy, jak pójdzie, to pójdzie. Wiesz, jaki jest interesami. Coś idzie? To idzie. Jak nie idzie, to nie idzie, ale nie chcę tego przekuć w interes, ale chcę, żeby każda deska była inna, była robiona przeze mnie, żeby miała indywidualny projekt, żeby była oznaczona numerem, bo wtedy to nabiera takiej, wiesz, wartości. Dokładnie. No bo rzeźby bym ci nie oddał, bo... Na kim śmiałem prosić. No, bo no, tak uwielbiam te rzeźby, że się z nimi zaprzyjaźniam. To co, może zrobimy testing, słuchaj, mamy tutaj trzy rodzaje. Trzy rodzaje szynek. Od tych lepszych do tych gorszych. Chciałbym, żebyśmy testowali, żebyś się wypowiedział. Pewno od razu widzisz, która to jest. Tak, widzę. Ta najwyższej jakości. To może byś tak opowiedział. Jak się poznaje w ogóle? Jak ty podchodzisz do szynek? Skąd widać, że ta jakość jest najwyższa? Skąd widać, że jakość jest najwyższa? Jego, wiesz, ja też. Nie znam jakości tych szynek, ale już, już gołym okiem widać. Mhm. Popatrz na to. To nie jest szynka, to jest kiełbasa szynkowa. Tak? Bo jak ją weźmiesz, to widzisz zawartość mięsa, tak. Prawda? Tutaj jest jakaś mielonka i kawałek mięsa jest tutaj. O, widzisz go? W całości. Tak. Bo na jakiejś zasadzie robi się wędliny. Mhm. Wędliny albo się robi w całości, wiesz, taką szynkę całą peklujesz, a kiełbasę szynkową masz tutaj w ogóle obwódkę, czyli to jest, to nie jest jelito, tylko osłonka i do tej osłonki pakujesz mielonkę. Tą mielonkę pakujesz, ona nie musi być drobno zmielona, ona może być grubo zmielona, ale powiem ci szczerze, to, że ona jest tak zmielona, to wcale nie świadczy o tym, że ona jest złej jakości. Mhm. Jest tutaj może mniej mięsa, ale jakość tego mięsa może być dobra. Najlepszym przykładem takiej właśnie szynki, kiełbasy, jest kiełbasa krakowska, podsuszana. No ale to jest kiełbasa. No tak, ale to... Ale tutaj, słuchaj, normalnie jak kupowałem dzisiaj te szynki, to było napisane szynka. Nie, no to od razu ci powiem, że to tak jak... To jest szynkowo-podobny wyrób. Przecież to nie ma nic wspólnego z szynką. Ale wiesz, dopóki to będzie normowane, tak jak masz z masłem, dopóty takie rzeczy będą miały gdzieś tam miejsce. Tutaj mamy zawartość 80% mięsa wieprzowego. Tu z kolei już wchodzimy w 95. A wiesz dlaczego? Bo to jest z jednego kawałka zrobiona. I tutaj te 5% to są dodatki, które są używane, wiesz do czego? Do konserwowania. Tego, do konserwowania. Tak. Nabijanie, konserwowanie, peklo, sól i no, jakieś przyprawy, prawda? Tak. A z kolei trzecia wersja, to już mamy 123, czyli jest... gramy na 100. Do wyprodukowania 100 gram użyliśmy 120 gramów, użyliśmy 123 gramy mięsa. Bo ona jest podsuszana. Tak. Albo jest w jakiś sposób obrabiana termicznie. Tak, jest jeszcze wędzona. No. I to jest typowo wiejska szynka, która jest... Paweł, ja tego nie przygotowałem, tak? Jeżeli inspiruje Was świat gastronomii i chcecie spotkać kolejne niezwykłe osoby, subskrybujcie. Co tam masz? Ja ci coś pokażę. Ulala, panie. Ja ci pokażę, bo tutaj byłeś u mnie, wjeżdżałeś. Ja tu mam wieś, tak? Ja wiem. No i na tej wsi... Jak ty mówisz, że idziesz po mleko od krowy, to ty idziesz po mleko od krowy. Dokładnie, to ja mam mleko od krowy, a jak wiesz... zapach. Jak ja idę po kiełbasę, to mam kiełbasę. Wszystkiego nie będę wyciągać, ale wam pokażę. I ja bym też chciał, żebyś ty spróbował tej takiej prawdziwej wiejskiej kiełbasy. Dostaniesz też do domu, nie bój się, nie martw się. I popatrz, to jest kiełbasa.
Ty mi tutaj przedstawiłeś szynki. Może jedna lepsza, druga gorsza, ileś tam mięsa, to, nie? Mhm. To też nie ma 100% zawartości mięsa. Tutaj oczywiście są inne dodatki typu przyprawy, woda, sól, mhm. ale czujesz, jak to pachnie, od razu poczułeś. A czy to było czuć? Nie. Mój brat powiedział, bo ja tu wczoraj przyniosłem tą kiełbasę do domu, bo byłem u tego rolnika obok, który jest 200 metrów dalej. Od niego to kupiłem. I on mi powiedział, mój brat powiedział, nie zostawiaj tego w tej lodówce, bo kokos ją, wiesz, rozwali tą lodówkę, bo on tutaj śpi w tym studiu. Kokos czy pies? Mój pies. Spróbuj sobie kawałek, dam ci, ukroję ci kawałek, pokażę ci, jak to wygląda. Widzisz? Hop, osłonka sama odchodzi. Ona jest tłusta, ta kiełbasa. Hop. I smaku tej kiełbasy na długo nie zapomnisz. To ja ci to gwarantuję. Jest dużo tłuszczu? Jest. Ale tak robią... Jest no... O kurde, ale... Mega intensywna w smaku. Da ci też proszę. Ale zajebista. Dostaniesz jeszcze kawałek. Mm. Dostaniesz... U nas jak wino, słuchaj. No, jest jak wino. Wow. I to... Wiesz, kto to robi? To robi taki starszy człowiek, Puszka. Który od dziada, pradziada chodzi po tych łąkach, pasie te krowy i no, robi przepyszne wyroby, przepyszne kiełbasy. Ja od niego wołowinę kupuję, no jak widziałeś, są krowy. On zabija taką krowę półtorej roku. On ją sam sobie dzieli, ale nie zabija sam, tylko wiesz, mają te pieczątki, to jest wszystko uregulowane przez Unię Europejską już. Ale on może zabrać taką krowę, mięso idzie do badania, on może zabrać taką krowę i sobie ją podzielić. I dzieli ją i później tą wołowinę dzieli na paczki. I ja wczoraj, przedwczoraj, też kupiłem sobie wołowinę. I mam całą zamrażarkę tutaj tej wołowiny. O, panie. No. On mi nawet daje kości. Kości to ja biorę na zupę, mrożę to wszystko, bo wiem, jakie są czasy, wiem, jakie są ceny. A wyobraź sobie, wiesz, ja tu mam wszystko pochowane, antrykoty na kości. Za antrykot płacę 30 zł za kilogram. To jeszcze jest przed pandemii cena. No, to jest w ogóle cena jak nic. Za polędwicę, wyobraź sobie, że hodujesz krowę, tak? Taka krowa ma 4 polędwice, nie? I wyobraź sobie, że hodujesz krowę i co? Doisz ją codziennie tamten, w końcu ją zabijasz i sprzedałbyś po polędwicę komuś? Ja bym za Chiny nie oddał. Najlepsza część. Najlepsza część. A on mi to oddaje za 80 zł za kilogram. I z takiej całej krowy, jak kupiłem dwie polędwice, to one ważą 3 kg. To nie są jakieś duże pieniądze, prawda? No nie. Ja wiem, że to muszę pomrozić. Nic, tylko się przenieść tutaj gdzieś w twoją okolicę, chociaż ty i tak wszystko wykupujesz, więc nie wiem, czy to się nie. Tutaj, wiesz, na wsi jest trochę inaczej. Ja też mieszkałem w mieście. Mhm. Mieszkałem w Liverpoolu, mieszkałem w Manchesterze, w samym centrum praktycznie. I wiem, jak jest. Tam jest zupełnie inne życie, tam się szybciej żyje. Tutaj się żyje troszeczkę delikatniej, powoli. Tutaj każdy coś robi. Tutaj, wiesz, ja biorę telefon, dzwonię i za chwilę jest tu 4-5 chłopa, do pomocy, bo jak ja potrzebuję pomocy, coś przenieść, coś zrobić, przytrzymać, czy wejść na dach, tak. Bo się leje, tak. To oni tutaj zaraz będą. I oni przyjdą, napijemy się piwa, zrobimy, pójdą. I tak samo ja też za chwilę mogę dostać telefon, Piotrek przyjdź, bo coś tam trzeba pomóc, przenieść, zrobić. Idę i to jest taka pomoc sąsiedzka, każdy każdemu pomaga. A jak ktoś potrzebuje coś załatwić, no to wtedy... To do Piotra. Nie tylko do mnie, nie. No smak tej kiełbasy jest tak intensywny, że... Jest niesamowity smak. No. Tego nie ma co nadpróbować, nie przybijemy. Powiem ci, że no... Dobra, spróbujmy to 100% to tak. Mięsa. To jest towar taki. Chudziutkie mięso. Posuszone. Lekko wędzone. Lekko. W ogóle nie uwędzone. W porównaniu do tego to jest... Nie mogę tego, no. Co my tutaj mamy? No jest okej, okay, no. Ale sucha, nie? Mogłaby sucha. Trochę być bardziej tak... trochę tłuszczyku więcej.
Nie, to już w ogóle wiesz, nie ma co pojęcie, że potem to. Nie, nie ma co. Zepsułem ci w ogóle jakiś test. No okej, na szynkę jakoś przywiesz. No. Poszedł do sklepu, kupię jakąś szynkę z paczki, zjawiesz kawałek kiełbasy i teraz. No. To powiem ci tak. Wolę zjeść kawałek tej kiełbasy, niż jeść tą szynkę twoją najlepszą. Cena? Za to? No. Nie, no to powiedz mi, dobra. Za kilogram. Ile ja wstawiam? No, ile obstawiasz? Cena, za kilogram. Zniżę trochę, w sensie no. To co bym powiedział na początku to bym powiedział jakieś 40-45, ale myślę, że zapłaciłeś około 30 paru. 35, no. 35 zł za kilogram zapłaciłem. Warte kawałek. Zdecydowanie. No warte, no. I to jest i tak pewnie dużo, wiesz, bo ale no zrób kiełbasę, wiesz, że to jest roboty, weź to uwędź, potem spasz, potem ostudź. To jest naprawdę, według mnie to jest za darmo i tym bardziej muszę ci powiedzieć, że jest tutaj bardzo duży stosunek mięsa wołowego. Bo jak ja odbierałem to mięso, które brałem, tak. To oni te wszystkie skrawki, ściepki, ten tłuszcz, oni to wszystko peklują na kiełbasę. Dodają tam trochę wieprzowiny i heja, jest dużo wołowiny, naprawdę. No dobra, zejdźmy trochę z tego, te zapachy. Czuć wszędzie. No, ręce to tak pachną, że to jest nie do pomyślenia. Ale chciałbym teraz trochę z tobą wspominać czasy Hell's Kitchen. O, no to bardzo proszę. Jako, że mieliśmy obaj przyjemność gdzieś tam w tym występować, powiedz mi, czy było coś, co ci zaskoczyło, czy było coś takiego, co inaczej sobie wyobrażałeś przed wejściem do programu? Ja byłem o tyle w komfortowej sytuacji, że ja przerobiłem pierwszą edycję Top Chefa. Tak. I nie chcę się tutaj chwalić, ale w Top Chefie, w pierwszej edycji było tak, że nie tylko my nie wiedzieliśmy, co się będzie działo i jak to będzie wyglądało, ale też producenci i wszyscy, nikt nie wiedział, co ma robić tak do końca. Operatorzy kamer nie wiedzieli, co mają robić. Robili to pierwszy raz. To był jeden format. Oczywiście było jakieś tam szkolenie dla nich wszystkich. Dla nas było szkolenie tylko z obsługi sprzętów kuchennych, ale naprawdę było ciężko. Więc ja byłem w mega komfortowej sytuacji, wiedziałem czego się spodziewać i jakoś mnie to nie zaskoczyło. Tak naprawdę nic, oprócz może jednej rzeczy tej, że byliśmy zamknięci 24 godziny na dobę. Nie mieliśmy kontaktu totalnie z nikim, z niczym. Mieliśmy tylko takie dziewczyny, co nas odprowadzały do ubikacji i tam załatwiały jakieś nasze potrzeby, czyli na przykład brały listy zakupów albo... No, mieliśmy tylko z nimi kontakt, ale one nam nie przekazywały żadnych informacji nawet świata. O świecie. Jeszcze taka jedna ciekawostka, że pamiętam, że te nagrania, tak jak teraz, przy tej edycji oni są w domu, komfortowo sobie siedzą, jest światło, jest wszystko. Tak jak ty nagrywałeś, to byłeś w hali. No byłeś właśnie. Zamknięty, nie wiedziałeś teraz godzina. Tak. Jak cię budzili w nocy, to dobrze mogę ci powiedzieć, że jest godzina 15, a to była na przykład druga w nocy, nie? Jakby kompletna. Dokładnie. My nawet zegarka nie mieliśmy. No. To było najgorsze i nie było światła. Tak. To, że wiesz, byliśmy w hali zamknięci, to tam pół biedy, ale nie było światła dziennego, oni po prostu, wiesz, zgasili i było ciemno. I było tak ciemno, że no nie widziałeś swojego kubka nosa. Ten ogródek, nie? Jak wychodziło się na ogródek, a na górze lampa. No, na górze lampa. Ale wiesz, no Paweł, to było dramatyczne. No, to naprawdę na psychikę, wiesz jak to działało? Tak. To już... To było najgorsze. To było najgorsze. Nie wiedzieliśmy, która jest godzina, nie mieliśmy światła, wiesz, ja już nawet chciałem dostawać kary, żeby iść sobie gdzieś na świeże powietrze. Przecież jak wychodziliśmy, to było no przepięknie. Bo widziałeś, wow, coś się dzieje, coś zielonego. Wiesz, mieliśmy taki raz chyba jeden dzień, gdzie mogliśmy sobie wyjść na zewnątrz, bo była jakaś przerwa w nagraniach. Wyobraź sobie, były jakieś święta czy coś. A, okej. I tam przez 5 dni nie było nikogo. To żeby nam... wiesz, no my siedzieliśmy w tym studio cały czas, tak, nie? Tak. I żeby nam się jakoś źle nie, no, żeby nam nie poodbijało chyba, to nas wzięli na wycieczkę na basen. Ale nikt nie mógł z nikim rozmawiać, pilnowali nas cały czas. Wyobrażasz sobie, że nawet do toalety z nami chodzili? Zrobili nam kocyki na tym basenie i nas tam wzięli, a nawet jak nas wzięli do restauracji, to do jakiejś zaprzyjaźnionej restauracji, żeby...
No, no tak. No, no żeby tak. Nie było żadnego fuck-upu, nie? Mhm. No i to było raz w ciągu tych 5 dni. Później to tam chodziliśmy po ogródku w ATM-ie. I tam są, ale i tak każdy był grzeczny, no każdy był tak zadowolony, że hej, nie? Zająłeś drugie miejsce. Czego twoim zdaniem zabrakło, żeby mieć pierwsze? Nie wiem, Paweł, słuchaj, decyzji szefa Amaro, prawda? No tak. Szef Amaro podejmował decyzję, to była jego decyzja, wiesz, on też miał jakieś zobowiązania wobec tego programu, bo szykował tam miejsce dla tej osoby do pracy. Tak. Wiesz, nie wiem jakimi on się kryteriami kierował, wybierając to. Mi naprawdę pomógł ten program dużo, wiem o tym, chociaż to nie są jakieś namacalne rzeczy, tylko wiem, że niektóre rzeczy, które były, później odbyły się, to było następstwo tych zdarzeń, tych wydarzeń. Tworzysz przepisy od wielu lat. Tak. Czego innego oczekiwali od ciebie ludzie kiedyś, czego innego oczekują od ciebie teraz? Jeszcze tak powiedziałeś wcześniej, no trochę zmienia się twoja publika, ci odbiorcy są bardziej tacy dojrzali i na pewno czegoś innego oczekują. Czy widzisz jakieś trendy, które teraz wchodzą, jeżeli chodzi o YouTube'a? Jakby w którym kierunku ty teraz zmierzasz i jakby w ogóle skąd ty bierzesz inspirację? No bo przecież tych przepisów masz ponad 1000 odcinków, każdy jest inny. Jak ty to robisz? Wiesz co, to akurat nie jest trudne. Jeżeli ktoś, wiesz, pasjonuje się gotowaniem, to na pewno znajdzie tyle przepisów. Mhm. Właśnie tutaj bardzo dużo też czasu poświęcam na analizę tego, co się dzieje. Muszę analizować, co się klika, co się nie klika, tak prosto mówiąc. Ale wiesz, to nie jest tylko tak, klika się, nie klika. Jeżeli klika, to dlaczego się klika? Kto klika? Kiedy klika? Gdzie klika? Skąd klika? Jest tych wytycznych naprawdę bardzo dużo i wszystko trzeba przeanalizować. I czasami jeden film strzeli, ładnie, są ładne wyświetlenia, prawda? No też to jest najlepsza nagroda, kiedy zrobisz pracę, zrobisz odcinek i dostajesz w nagrodę klikami, tak? Dostaniesz 50 tysięcy, 100 tysięcy, 250 tysięcy i wtedy to jest ten mój motor do działania. Ja wtedy dostaję takiego powera, że naprawdę chcę siedzieć, stać i tutaj nagrywać tyle, ile się da. A jeżeli tego nie ma, no to niestety gdzieś tam ambicje idą w dół, człowiek się zniechęca. Ta nagroda musi być. To jest najlepsza nagroda. To jest jak hazard trochę ten YouTube. Bo ja wiem, że tutaj wszyscy mówią, a bo dostaję pieniądze. Pieniądze pieniędzmi. Ten YouTube, sam widzisz, jakie są zarobki z YouTube'a, nie są największe. Pojawiło się bardzo dużo graczy na rynku. Tak. Nie jest tak, że ja 15 lat temu byłem sam, albo były 2-3 osoby, a teraz tych kulinarnych to jest tyle, że jakbyś chciał zrobić listę, to byś wszystkich nie zrobił. Ale jesteś w top. Jestem w top. Jestem w top. Długo byłem na pierwszym miejscu, spadłem z tego pierwszego miejsca. Ale cierpliwość. No nie, wiesz, to boli, ale to też daje taki... Pokora. Pokorę. Ale zmieniłeś swoje podejście. Teraz masz inny system publikacji też, tak jak mówisz. Dużo więcej pracy. Paweł, próbuję. No. Kto nie próbuje, nie pije szampana. Kiedy milion? Kiedy milion? No, powiem ci szczerze, że jak tak patrzę na takie prognozy i do tego, co było, prawda, jakieś, tak. No, 2 miesiące temu, to 2 miesiące temu prognozy podpowiadały, że milion będzie za jakieś 10 lat. No. No, ale ja ale się muszę zrobić troszkę. Coś, żeby zmienić to wszystko. Przyspieszę. Wiesz co, w dobrym momencie przyszedłeś, no. Bo jesteś na początku tego mojego odbijania się. Tak. A to nie jest, wiesz, no ja też spadłem. Byłem na szczycie, byłem wysoko, tak. A jak człowiek jest na szczycie, jest wysoko, to czasami, wiesz, ja też zajmowałem się innymi rzeczami, takimi właśnie jak restauracja, tak. Budowa domu, tak. Potem rozwód, no i gdzieś mnie to pogrążyło, tak. Że nie spędzałem aż tyle tego czasu w tych social mediach. I w tym momencie muszę się odbić od tego, może to nie jest dno, ale muszę się odbić, do góry pójść, żeby, wiesz, zbudować tą relację z widzami na nowo. Mm-hmm. To jest dla mnie priorytet. Ja nie muszę mieć miliona ludzi, tylko potrzebuję
50 tysięcy osób, które będą fajne i aktywne. Nie potrzebuję miliona ludzi, którzy, wiesz, bo to jest fajna cyferka. Ja do tego, to nie jest nawet mój jakiś priorytet. Ja potrzebuję stałych, wiernych widzów. Ja potrzebuję widzów, którzy są zaangażowani w to gotowanie. Jak ja robię kotleta schabowego, to chcę, żeby ludzie pisali o tym daniu, o tym przepisie, ewentualnie o czymś innym, a nie fajny przepis. No okej, dziękuję za komentarz. Wiesz, nie zrozum mnie źle, ale chciałbym, żeby ci ludzie byli bardziej tacy foodie. I zaangażowani. Tak, foodie i zaangażowani. I tego oczekuję. Tak jak ty wkładasz swoje serce. Dokładnie. Nie? Wiesz, ja bym to zrobił inaczej. Ja bym dodał takiej przyprawy. Tego typu komentarze, takich ludzi szukam, a nie szukam, wiesz, albo o kurde, fajny pomysł, zrobię to. Wiesz, ja próbuję na moim kanale naprawdę wszystkiego. A czy są jakieś trendy w przepisach według ciebie? Są, ale jak i skąd one się biorą, to nie wiem. Nie wiesz. Nie wiem, bo gdybym wiedział, to bym już. To byś mi zadał inne pytanie. Kiedy 10? A nie, kiedy milion? No tak. Ale też jak się już ma tylu subskrybentów, ile ty masz, no to poniekąd też się jest tak zwanym trendsetterem. Dokładnie, Paweł. Ja chcę być trendsetterem. Te trendy to jest naprawdę, wiesz, spokojnie. Mówiliśmy przed chwilą o ciężkiej sytuacji. Tak. Znaczy, zobacz, jak to wszystko wyglądało. Tak. 2 lata temu. Weź te kiełbaski jeszcze ukryć, co? Kamerzyk. No, pewnie. Słuchaj, może nie 2 lata temu, ale przed pandemią. O, bo no. Wtedy wszystko się zaczęło. I wyobraźcie sobie, przed pandemią, jak wyglądało życie. Taki Paweł szedł sobie na miasto, Piotruś też. Zachodził do jednej, rano zachodziłem po kawkę, brałem ją tam, nie patrzyłem nawet, ile to kosztuje. Następnie gdzieś tam jakiś lunchik, brunchik, tutaj sushi, prawda, tutaj to, tutaj tamto, wieczorem na piwko, na miasto i dziękuję, do widzenia. W tym momencie sytuacja, jak szedłem na zakupy, wydawałem sobie tam ileś, sobie coś ugotowałem, bo lubię. W tym momencie będzie tak, że wszyscy będziemy liczyć, proszę pana, wszyscy będziemy liczyć każdy grosz. Już zaczynamy, bo ja idę do sklepu, Paweł, ja kiedyś wydawałem 150 zł na tydzień i miałem jedzenia tyle. Ja nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało, ale tak było. Dziś około 100 to zrobiłem sobie zakupy, nie patrzyłem na nic. Tak. Brałem, co chciałem, nie? Tak. A w tym momencie ja wchodzę do sklepu, ja płacę 150 zł, ja nie mam nic. No. I okej, ja rozumiem, że wiesz, to było może kilka lat temu, ale to nie było wcale tak dawno, prawda? I ja patrzę na to, jak żywność drożeje. Jak ja patrzę, co się kurde w sklepach robi, ja idę do sklepu, patrzę, a tam opakowania są mniejsze tego wszystkiego. Tak. Makaron 20%. Słodkości to samo. Słodkości to samo. Przekąski. Słuchaj, przekąski to lecą bardzo grubo, nie? Mm. I w tym momencie wszystko kupujesz, wszystko jakieś mniejsze, lżejsze. Mi się wydaje, że za niedługo nie będziesz kupował kilogram cukru. Nawet już mąka nie jest... Ja za cukier płaciłem ostatnio 7,50. Dobrze pamiętam. No. To strasznie dużo. No. Za kilogram. Za kilogram. No. Za niedługo będziesz płacił... Z kosmos. 5 zł. Dlatego nie słodzę. Ale nie? Za 800 gramów. Dla gości, nie słodzę. Ja tam mam cukier, zobacz. Może ty nie widzisz, ale brato widzi. Widzisz tam i na dole, o, tam przy rowerze. Zabezpieczony. 20 kilo cukru. Zabezpieczony jesteś na rok. Jestem zabezpieczony. Olej, widziałeś ile tam? Tak. Buteleczek stoi? Jest, olej, wszystko. Ja nie chcę siać paniki, ale swoją kiełbasę mam, 5 kilo. Tutaj mam, nie, swojską, nie swoją może. 20 czy 30 kg wołowiny w tej oto zamrażarce. Inne rzeczy też tam są. Alkoholu mam tyle, że szkoda gadać, sam widzisz, tutaj butle takie duże leżą. Przed domem beczka. Przed domem beczka, jedna, druga, po 200 litrów każda. Więc to wszystko musi być, bo nie wiesz, jakie będą czasy. Nie wiesz, co się stanie. I do czego zmierzam? Przed pandemią Paweł chodził, wydawał pieniądze, nie patrzył, zarabiam. Mi się należy. Ja też jestem tego samego zdania. Nie będę nic chomikował. Lecimy z tematem, nie?
ale w tym momencie przychodzą takie czasy, że już ludzi nie będzie stać na chleb za 10 zł. Chleb kiedyś kosztował 4 zł, teraz kosztuje dychę, a w styczniu będzie jeszcze gorzej. Więc ludzie zaczną patrzeć, przestaną chodzić do restauracji, zaczną patrzeć na swoje portfele, na swoje koszyki, będą próbować oszczędzać, a co za tym idzie? Będą próbować gotować w domu. Wiesz, a tam otwierają YouTube'a i dokładnie, kto wyskakuje? Ja. Więc wydaje mi się, że mimo tego, że idą ciężkie czasy, to czasy mojej świetności są dopiero przede mną. Bo ludzie będą po prostu, wiesz, w ciężkich czasach muszą zacząć kombinować. A jak ciężkie czasy, to może jakaś ciężka wpadka ci przychodzi do głowy. Jest coś takiego, co... Moja wpadka? No, co ci się przydarzyło i co rzeczywiście gdzieś tam... no było takie ostre. No ostre no to ten Tatar i te no parówki. To wiem, no. No ale to wiem, no. No ale jaka wpadka, wiesz. Ja takich wpadek jakichś dużych nie miałem. Żadnych nawet. Miałeś jedną, ale spektakularną. Tak, jedną taką spektakularną, taką że potrząsła, wiesz... abstrahując od tego, czy to było dobre, czy nie, czy oni mieli rację, czy ja miałem rację, czy ja źle zrobiłem, czy oni źle zrobili, nieważne. Ale to się zapisało, wiesz, zapisało w polskich social mediach to jest pierwszy konkretny kryzys na skalę no, światową, jak nie europejską. No. To pojechali grubo. Jak, wiesz, teraz jak są jakieś studia PR-owe, to ja się założę i ja wiem, że są podręczniki, w których jest napisane, że w których jest opisana ta sytuacja. Na pewno, na pewno. Bo na tym ludzie muszą uczyć się na błędach. Na czym ludzie się uczą? Na błędach. Jeżeli nie, no są idiotami, prawda? Jeżeli uczą się na błędach, to muszą brać przykład z tego wydarzenia. Chciałem cię zapytać jeszcze o twoje tak zwane guilty pleasure. Czy jest coś, taka jakaś twoja wstydliwa zachcianka, którą gdzieś tam sobie konsumujesz po kątach, typu paróweczki, jakieś tam inne rzeczy? Jak to wygląda u Piotra Ogińskiego? Wiesz co, guilty pleasure. Ja ci powiem, że lubię piwko strasznie, tak? Nie, no to co, gdzie to żaden guilty pleasure, nie? Nie. Jakiś kebab, wiesz, jakieś takie... Kebab, tak. No. Mhm. Oczywiście, uwielbiam kebaby. Powiem ci, że jak idę po mieście, to zawsze oko mi się zawiesi na tym mięsie. Okay. To na pewno. Tylko kebab kebabowy nierówny. Ja jestem w stanie zapłacić nawet 50 zł za kebaba, tylko niech to będzie taki kebab, kebab, kebab. Taki jak wy macie w Warszawie, ten FS na przykład z francuskiej, nie? Jest. No. Jest. Tam chłopie przychodzisz, dostajesz tyle plasterków mięsa i płacisz za to tam chyba 12 zł kiedyś było. Nie, panie, teraz już dużo więcej. No, ale było mięsa naprawdę bardzo mało, więc ja tego mięsa razy 3, nie? No i wtedy mi tam wychodziło, ale ten kebab wygląda jak kebab, prawda? To wygląda jak kebab, który, wiesz, który, no jak na niego spojrzysz, to nie jesteś w stanie sobie odmówić, przynajmniej ja. Ja nawet gdybym był mega najedzony, to bym ten kebab zjadł od razu. Ja już mam ślinotok. To mięso jest naprawdę przepyszne, fantastyczne. Kończymy i jedziemy zaraz, nie poszukamy czegoś tylko. Nie, tu nie ma takich kebabów, nie, nie, nie. I jak ten gość kroi taki duży, to nie jest kebab taki, co się kręci, wiesz, te z makro, nie? Te szczury takie mrożone, nie. To jest taki konkretny kebab. I na takiego kebaba to ja mam zawsze ochotę. A wiesz, no, co mam ci powiedzieć, że chipsy jem, że paluszki lubię. No paluszki lubię, uwielbiam i najlepsze są serowo-cebulowe, według mnie, nie? Okay. Jak otworzę paczkę, no to lecę. Albo nignaksiki te, wiesz, te... Takie zakupujesz też w... Orzeszki takie, okay. Wiesz, z otoczką paprykową. Okay. No i hop, hop, hop. Ale ja staram się takie rzeczy odstawiać. No bo widzisz, jak wyglądam. Nie wyglądam jeszcze źle, ale wiesz, ja nie jem takich rzeczy na co dzień. Okej, okay, raz na jakiś czas. Raz na jakiś czas. No. I jak wiesz, każdy. Ja mam takie... Czasami potrafię zjeść całą tabliczkę czekolady. To ci się mogę przyznać. Okay. Otwieram całą tabliczkę, jem, koniec. A ta beczka whisky 200-litrowa to ile wchłonie się? Nie wiem, no, nie mam pojęcia. Ale nie, wiesz co, ja teraz trochę się przeniosłem na gin. Bo mi strasznie zaczął smakować, więc tego ginu teraz, wiesz, tam seteczkę dziennie sobie łyknę. Okej. Okay. No, może nawet mniej. Dla zdrówka. O, dla zdrówka.
No dobra, a powiedz mi, czy jest jakaś, mógłbyś się podzielić jakąś taką najważniejszą radą dla kucharzy, którzy chcą zaistnieć na YouTubie? No, zjadłeś na tym zęby, także na pewno taka rada będzie bardzo, bardzo cenna. Bardzo cenna. Nie rób tego. Nie, nie, nie. Co wy zrobiliście, że jesteście kucharzami? No, ja, wiesz, ja przeszedłem przez restaurację. Ja bym tego nie powtórzył. To była tak ciężka droga. Hmm. Wiesz, ludzie mogą powiedzieć, o, bo to pan z telewizji, ten był w telewizji, ten był kucharzem w telewizji. Okej, byłem, nie? Ale czy to w telewizji, czy na kuchni? Ty. Ja ci powiem tak, są dwa najgorsze zawody, znaczy prace, w których, które widziałem w swoim życiu. Mhm. Pierwsza to jest kucharz, a druga to jest praca w telewizji. A najgorzej to jest bycie kucharzem w telewizji. To już masz przerąbane, nie? To jest najgorzej. To jest najgorzej. Praca w telewizji to nie jest praca marzeń. Wiesz, ludzie myślą, że jak ktoś pracuje w telewizji, to tam sobie śpi na białych chmurach. Prawda jest zupełnie inna. Praca w telewizji to jest praca przez miliony godzin. Nigdy nie jesteś w domu. Śpisz gdzie popadnie. Jak mój pies lepiej sypia, słuchaj, nie? Bo ma legowisko i sobie siedzi. Swoje i pewne. Tak. Jesz, kiedy... wiesz, nawet do ubikacji nie możesz iść, bo teraz nagrywamy, a jak ci się bardzo chce, to nie ma opcji. Jak nagrywamy, to nagrywamy. Tam może się świat walić, palić, tak. Ty musisz tam być. Tak. To ty musisz być na miejscu. I nie masz kontaktu ze światem, nie ma żadnych telefonów, wszystko jest odłączone, ty jesteś w innym wymiarze. I to nie... No, Paweł może się pochwalić teraz ty tutaj swoim widzom. Popatrz. Ile trwał serwis, tak mniej więcej godzinowo? 2-3 godziny? No, nawet czasami do 3-4. No, jak był ciężki serwis, nie? Tak. Jak Amaro nie zamknął drzwi. Za szybko, tak. No, dobra, serwis trwał 4 godziny. I powiedz, ile ty byłeś, wiesz, w budynku, kiedy odbijałeś kartę, nie? Na ile godzin przychodziłeś? Do końca. No. Znaczy, ja źle powiedziałem, serwis tyle trwał, no tak, ale w telewizji oczywiście tam było gdzieś, nie wiem, 20-30 minut pokazane z tego wszystkiego. Nie? No a ty byłeś w budynku jakieś 6-7 godzin, nie? No, a jak ja byłem z sous-szefem, to ja tam byłem cały czas. Ty byłeś ja musiałem ich pilnować, to tamto, ty sobie zamykałeś, wiesz, drzwi, wchodziłeś i tyle. A ile cię pokazali, wiesz, byłeś, robiłeś jakąś tam rolę swoją, spędziłeś 8 godzin, serwis trwał 4. No to gdzie ty byłeś przez te 4 godziny? No więc właśnie. No i twoja żona teraz, gdzie ty byłeś? Ani telefonu nie mogłeś odebrać, ani nic napisać, nic. 0,8 godzin człowieka nie ma. Jesteś wyłączony. Sprzedajesz swój czas i siebie w 100%. Jesteś wyłączony, a pokazali cię w tej telewizji może chwilę. Prawda? No jest to praca z jednej strony bardzo wdzięczna, a z drugiej strony bardzo trudna. Pamiętam, że jak Karola Okrasa zapytałem o to, to on powiedział, podsumował to tak, że przez ostatnie lata, czy tam ileś tam naście lat, więcej czasu spędził z ekipą telewizyjną niż żoną było. No to na pewno. No i niestety, no to jest taka robota. No ja się wcale nie dziwię. Wiesz, ja tam bardzo sam widzisz, jak wyglądają jeszcze ludzie na zapleczu, którzy oni tam są. Tak. Wiesz, ty miałeś najlepszą pracę według mnie, bo przyszedłeś, wziąłeś i poszedłeś 6 godzin. To jest praca marzeń w telewizji, czy tam 8. Tak. A oni przecież oni byli po 20 godzin na planie. Tak. Tam jest non-stop, tak. Non-stop. I oni nie mogą mieć telefonów. Taki dźwiękowiec? Ten akurat ma, no. Ale on, wiesz, on zszedł trochę tutaj, żeby, wiesz, bo on ma teraz pracę marzeń. Każdy operator, dźwiękowiec mu zazdrości. Ej, ale tu masz roboty stary, nie? Wiesz, o co chodzi? Tak sobie mówią pewnie, nie? Ja to wolę tym youtuberem kręcić niż w telewizji. No tak, bo tu nie ma żadnego reżysera, który się na niego drze. Daj bliżej, daj niżej, szerzej, weź, zrób taki plan, coś tam. Gdzie ty z tą kamerą chodzisz? Nie ma kolesia, który mu mówi, wiesz, nie depcz po tych kablach. I tak to wygląda. Najgorzej to jest bycie kucharzem w telewizji. A jeszcze na czas, Chryste, Panie. Wiesz, to naprawdę dużo zdrowia mnie kosztowało. I nadal kosztuje.
Bo teraz jesteś chyba najbardziej aktywny ze wszystkich swoich, prawda? Tak, tylko teraz to ja mam jak ten twój operator. Ja sobie, wiesz, okej, dużo pracuję, ciężko pracuję, ale warunki pracy mam fantastyczne. Dobra. Bo nie muszę nigdzie dojeżdżać, pracuję w domu. Pracuję zdalnie, wiesz, jestem u siebie, gotuję, jem. Robię rzeczy, które mi smakują, innych nie A jest dobrze, wiesz, widzimy, no, jest bardzo świetnie. Dobrze. Więc, wiesz, i też mogę sobie zrobić przerwę w pracy, kiedy tylko mi się podoba. Albo mogę pracować zdalnie, gdziekolwiek indziej. Piotrze, ja się ogromnie dziękuję za tą część wywiadu. Za tydzień zapraszam Was, słuchajcie, bardzo serdecznie, bo wtedy zadam Piotrowi szereg trudnych pytań. A ty byś musiał wskazać kto, które jest tobie bliższe. Dobrze. Czy wersja nie A, ma problemu. Czy wersja B. Bardzo dziękuję, to było bardzo... Ja również dziękuję. Cieszę się, że oglądaliście do końca. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki bardzo.